Myśmy się od już wielu lat spodziewali, że wilk zagości na stałe. Mieliśmy mnóstwo sygnałów o tym, że one się pojawiają czasowo. Obszar Karkonoszy, po polskiej, po czeskiej oraz włączając to również masyw gór izerskich, to jest olbrzymi obszar, gdzie te zwierzęta mogą bytować. Baza żerowa jest no, wystarczająca, populacja jelenia, w naszych górach zarówno po polskiej po czeskiej stronie jest bardzo duża i to znacznie większa niż pojemność tych naturalna pojemność siedlisk w związku z tym należało oczekiwać że wcześniej czy później one się pojawią tym bardziej że wielokrotnie wskazywaliśmy że w pobliżu czy to w borach dolnośląskich czy w saksonii czy no we wschodnich karpatach prawda ten gatunek występował, więc przemieszczenie się na stałe o te Kilkadziesiąt czy kilkaset kilometrów, dlatego akurat gatunku nie stanowiło żadnej, żadnego problemu. Dzisiaj już wiemy, mieliśmy w tym sezonie zimowym kilka różnych bardzo poważnych sygnałów. Mamy już zdjęcia, że wilk jest, i to wcale nie taki przechodni, prawda, który pojawił się w miejscach, gdzie rzeczywiście koncentruje się zwierzyna w okresie zimowym, wcale niedaleko od nawet miejscowości. W związku z tym on. Tutaj zaakceptował ten teren, wie, że może bytować i może regulować stan jeleni. Bardzo się z tego cieszymy. Chcielibyśmy, żeby ten proces redukcji jelenia, tej nadwyżki jelenia, następował w sposób jak najbardziej naturalny. Wiemy, że będą eliminowane osobniki najsłabsze, chore, prawda, które w sposób naturalny powinny być wyeliminowane. I to a drugi taki bardzo poważny po, poważna korzyść dla ekosystemów leśnych zwłaszcza w Karkonoszach będzie taki, że ta główna populacja jeleni czując obecność wilka nie będzie się zachowywać jak hodowlane stado bydła gdzie w jednym miejscu żeruje tylko musi się ciągle przemieszczać poruszać się w związku z tym wtedy w szkody w nasadzeniach czy w naturalnych odnowieniach bukowych i jodłowych z pewnością będą mniejsze i to z tego się cieszymy Rysie do nas 10 lat temu wróciły cały czas, widzimy ich obecność i skutki ich działalności. Pozytywne oczywiście skutki. Wracają ptaki, które kiedyś wyginęły w karkonoszach. No, trudno powiedzieć, czy żbik do nas wróci i skąd, ale być może. Natomiast dzisiaj naprawdę widzimy, że stan środowiska przyrodniczego. W karkonoszach poprawia się. Jest to z pewnością efekt ty, tej długofalowej strategii ochrony przyrody, którą realizujemy już od ponad 25 lat. Jak, ja przypomnę, że na, ta, ta generalna strategia została wypracowana na przełomie lat 80. i 90. I my, my tutaj nic nie wymyślamy nic nowego, tylko staramy się krok po kroku realizować zapisy tej strategii, które. Formalnie zostały zdefiniowane i zatwierdzone przez ministra środowiska w 1997 roku w ramach pierwszego planu ochrony. Dzisiaj kontynuujemy oczywiście tam, gdzie sytuacja tego wymaga, robimy korekty tej strategii, ale ten główny nurt jest cały czas utrzymywany i to Przynosi efekty. Wilki co jakiś czas zachodziły w góry izerskie, w karkonosze, w rudawy janowickie, natomiast nie wiedzieliśmy dokładnie kiedy, ile, co one u nas robią, gdzie polują, czy polują w ogóle, czy się pojawiają na krótko, na dłużej. Natomiast no, ten sezon, powiedzmy wiosenny czy zimowo-wiosenny, zaczął się dosyć ciekawie, bo wygląda na to, że no, są wilki. Czują się dobrze, monitorujemy je, wiemy, co się z nimi dzieje. Oczywiście, skryty tryb życia utrudnia zbieranie danych, ale że tak można powiedzieć, że mamy dosyć sporą wiedzę na ten temat. Wiadomość jest bardzo dla nas bardzo ważna i taka dosyć ciekawa, rokująca na przyszłość. Natomiast, jeśli chodzi o wilki. Ważna jest sytuacja ogólno, że tak powiem polska czy chodzi o ogólnopopulacyjna. Liczebność wilków w Polsce rośnie, są niektóre populacje dosyć spore i całkiem blisko nas, czyli w Borach Dolnośląskich, a szerzej na Łużycach po stronie polskiej i niemieckiej jest silna populacja. Dla nas najważniejsze w tym wszystkim jest informacja, która potwierdza, że obszar Sudetów Zachodnich, Karkonoszy, Gór i Karkonoskiego Parku szczególnie, jest ważnym korytarzem ekologicznym, który jeszcze ciągle funkcjonuje, czyli te duże ssaki, które przemieszczają się na dużych odległościach, takie jak właśnie jak wilk czy ryś, są w stanie dotrzeć do nas no i mamy nadzieję, że też tutaj funkcjonować. Ale tak jak wiemy, no obszar karkonoszy jest mocno zainwestowany, mocno turystycznie wykorzystywany, co dla wielu gatunków nie jest sprzyjające. Ale duże drapieżniki są dosyć plastyczne. To są inteligentne zwierzęta, potrafią się dostosowywać, uczą się zachowań swoich ofiar, uczą się zachowań ludzi. No mamy nadzieję, że pojawią się wreszcie jakieś takie osobniki na terenie karkonoszy, które będą w stanie funkcjonować obok ludzi